Kilka poprawek do projektu w porządku obrad. Ja to życzę z ciebie. Przede wszystkim, drodzy Państwo, w punkcie 6 proponuję zmienić 11. Drodzy Państwo, bardzo proszę, że rozpoczęliśmy oficjalną część naszej sesji. W punkcie 6 proponuję zmienić nazwę na podjęcie uchwały, na podjęcie uchwał w sprawie delegowania rady. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Następnie proponuję w imieniu zarządu zamienić punkty 7 i 8 miejscami. Chodzi tutaj o to, że najpierw podejmujemy, znaczy w punkcie 8 jest uchwała, której konsekwencją będzie ta uchwała w punkcie 7. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takiej poprawki do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie. Ja jestem za. 18. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Następnie, drodzy Państwo, w imieniu zarządu proponuję wprowadzić jako punkt 10 podjęcie uchwały w sprawie opinii nadania nazwy osiedle Adla dla pierwszej części inwestycji i tak dalej według nazwy uchwały, którą macie przed sobą. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę, dziękuję. Jako punkt 11 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2013 rok, wymiana nawierzchni podłogi w sali taneczno-teatralnej ZSO nr 14. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 12 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą Organizacja Warsztatów Krzyżyk. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 13 proponuję w imieniu zarządu wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej w ramach zadań priorytetowych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Pani Bożenko, Pani jest przeciw, czy ręka została głosowania? Czy ktoś wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 14 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie nowego zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą Nowogródzkie Centrum Kultury, współfinansowanie działalności i tak dalej według nazwy uchwały w projekcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 15 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania Nagrody Bezpieczny Kraków za 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, w projekcie wprowadzonych zmian, chyba że są jeszcze jakieś zmiany do projektu porządku obrad? Nie widzę. W projekcie wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty 10, 11, 12, 13, 14 uzyskują następującą numerację. Informacje przewodniczących komisji problemowych punkt numer 16. Informacje zarządu 17, sprawy bieżące 18, oświadczenia i komunikaty 19, zamknięcie obrad 28 sesji 20 punkt. Drodzy Państwo, teraz poddam pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw?
Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy projekt, porządek obrad dzisiejszej sesji i według tego porządku będziemy procedować. Przechodzimy do...